Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastian FIFA, witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na 26. kolejkę spotkania PKO BP Ekstraklasy Krakowia kontra Widzew Łódź. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się w niedzielę, 2 kwietnia o godzinie 15 na stadionie Krakowi w Krakowie. Dobrze. A ten mecz będzie oczywiście na kanale Kanał Plus Sport. Dobrze, to bez wydłużania gramy, a ten mecz teraz oczywiście będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Miłego oglądania. Witamy państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej, mecz Ekstraklasy. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Rusza więc pierwsza połowa. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Może teraz uderzyć. Wybija tę piłkę. Tak się powinno stopować ataki rywala. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Dobra teraz interwencja. Mamy podanie do Kornela Rupy. Trochę ryzyka, ale interwencja, niczego sobie. Szansa, czy przełamie impas? Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem, piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję, stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. I mają to! Dominowali, wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia.
Realizator zaserwował nam powtórkę, na której widać dobrą reakcję na ten strzał, ale piłka tylko ociera się o rękawice. Tak blisko, a tak daleko. Prowadzą zatem 1-0. Zdecydowane wejście bez faulu. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą 2 goli. Czy to przypadkiem nie nokautujące uderzenie? No i teraz widzimy w powtórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiłaby w poprzeczkę, ale koniec końców liczy się efekt końcowy. 2-0, gramy dalej. Wciąż prowadzi piłkę. Złapią kontakt. Nie, jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Teraz pora strzelać. Ależ teraz przerwał tę akcję. Po mistrzowsku. Czy teraz złapią kontakt? No i piłka mija bramkę. Mierzona piłka, ale tym razem coś poszło nie tak. Do powodzenia zabrakło centymetrów. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Jeśli jego celem dzisiaj jest uśpić czujność obrony rywali, to na razie idzie mu to świetnie. Jest zupełnie niewidoczny. Na pewno oczekiwalibyśmy po tym występie czegoś więcej. Grając w napadzie musisz lepiej walczyć o pozycję, szukać sobie sytuacji szarp. Gwizdek i zaczęło się. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Widzew prowadzi z Krakowią 2-0, proszę Państwa. Ależ mecz, proszę Państwa, no... To jest nasza pierwsza połowa w tym spotkaniu. Zrobimy sobie zmiany. Będzie Hansen za Ernesta Terpiłowskiego. Cyganik niech wejdzie sobie za Żyro. No i taki możemy przystąpić składem do drugiej połowy części spotkania. Dobrze, widzimy się po meczu. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Pasom należy się rzut wolny, tak przynajmniej uważa sędzia. Nie daje sobie odebrać piłki. Wybicie! I po groźnej akcji. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Za szybko wychodzi na pozycję. Spalony. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Stracona piłka. Hansen. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji.
Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Wow! Co za bramka! Z woleja do siatki. Pewny, mierzony strzał. Wielkie, wielkie brawa! Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Dostał dobrą piłkę na nogę i uznał, że nie trzeba jej przyjmować, tylko strzelać z woleja. No to strzelił. Jednostronny strzelecki popis. Zupełnie jakby murawa była nachylona w stronę bramki rywali. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Okazja do strzału. A i proszę Państwa, co tu się właśnie wydarzyło? Będziemy oglądać te nożyce do znudzenia i tak się nie znudzą. Zobaczmy to jeszcze raz. Najpierw świetna centra w pole karne. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Mamy już zatem 4-0. Siblak. Strata Krakowi teraz. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Odbiór w ataku. Pachnie tu golem. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Dobitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Pech. Wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle, zupełnie niespodziewanie, jednak pada bramka. W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo chociaż pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, to koniec końców i tak tracą gola. Ale taka to już niewdzięczna robota bramkarska. Aktualny wynik to 4-1. Przy piłce Michał Siblak. Pasy rozpoczną teraz z narożnika boiska. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Daleko dogrywa w pole karne. Wspaniale, wspaniale teraz bramkarz. Ja już widziałem piłkę w siatce. To było potężne uderzenie głową. Nie mam pojęcia, jak udało mu się je zatrzymać. Ależ obrona! To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał, tym większe gratulacje za kapitalną obronę. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Nic z tego, oddalają teraz zagrożenie. Mija obronę tym podaniem. To może być gol! To była świetna okazja, ale obrońca się nie zastanawiał, wybił piłkę. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Rupa. Michał Siblak. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo.
Proszę Państwa, koniec meczu tego spotkania. Widzew Łódź wygrywa w Krakowie aż 4-1 i proszę Państwa, Widzew zdobywa 3 punkty w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Zobaczymy, jak będzie, proszę Państwa, na żywo. Miejmy nadzieję, że takim wynikiem się zakończy. Cóż to wie, może wygramy. Miejmy taką nadzieję. No dobrze, to na tyle w tym odcinku. Ja przyszedłem na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!